Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Nigdy się nie poddawaj, nigdy się nie załamuj. Niech nikt i nic nie będzie dla ciebie takim murem, przez który nie możesz się przedostać do Jezusa, który jest w Kościele. Niech nikt i nic nie zatrzyma cię, bo Jezus ma moc uzdrowienia, ma moc uzdrawiać twoją duszę, twoje ciało. Tylko On ma tę moc. Kiedyś, na początku mojego nawracania się, na samym początku, czekałem na spowiedź. Pół godziny stałem przed konfesjonałem i ksiądz wychylił się z zakrystii 2 minuty przed mszą i kiedy mnie zobaczył, taki zdziwiony, pomachał głową, pokazując mi, że dzisiaj nie będzie spowiedzi. I wtedy, wtedy to mnie bardzo ubodło, tak mnie zabolało. Ja wtedy jeszcze przeżywałem swoją wiarę tak emocjonalnie. To był początek mojego nawracania się. Wiara nie jest emocją, wiara jest decyzją. Nie musisz czuć, żeby wierzyć. Nie musisz czuć się tak, jak byś chciał się czuć, żeby to była wiara. Wiara jest decyzją. Ja wtedy jeszcze tego za bardzo nie wiedziałem. I kiedy mnie to tak ubodło, poczułem gniew, złość, rozpacz, zacząłem się wycofywać. Krok po kroku w kierunku wyjścia. I podjąłem decyzję, że wychodzę. Ja tutaj nie mam co robić. Zostałem źle potraktowany. Oczywiście nie mam żalu do tego księdza. Teraz już myślę inaczej. Zostawmy tego księdza na bok, tak? Panu Bogu go zostawmy. I ja już wychodzę. Jestem już przy wyjściu, przy drzwiach i pojawia się myśl. Wróć, wróć, wróć. Więc wróciłem, taki roztrzęsiony. Usiadłem sobie z tyłu. Na samym końcu, to była mała społeczność, więc czułem się po prostu taki tak niekomfortowo, bardzo niekomfortowo. To była jedna z najtrudniejszych moich mszy, do dzisiaj ją pamiętam. I kiedy sobie przypominam, to całe ciało mnie zaczyna boleć. I no i co? I wytrwałem. I ty też wytrwaj. Nie daj się oddzielić od Jezusa. Niech żadna osoba, żaden człowiek, żadna myśl nie oddzieli cię od Jezusa, który jest w Kościele. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. Musiało być ich naprawdę bardzo dużo. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu. Rozumiecie, tłum był taką ścianą, takim murem, który nie pozwolił im wejść do Jezusa, do środka. Cały dom Piotra był wypełniony faryzeuszami uczonymi w prawie. To nie byli uczniowie Jezusa. Oni nie mieli wiary. Oni przyszli zdobywać tę wiarę. Ale oni wtedy nie mieli tej wiary. Nie mieli tej miłości, tej empatii, tego współczucia. Oni unikali sparaliżowanych, wszystkich takich niedołężnych, żeby nie zaciągnąć nieczystości. Tak wtedy ludzie myśleli. No i co zrobili ci jacyś mężczyźni? Wrócili do domu, machnęli ręką. No cóż, staraliśmy się, nic się nie udało. No nie! Weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. Nikt ich nie powstrzymał. Żadna myśl, żadna emocja, żadne wydarzenie, żadne uczucie. Nic, rozumiecie? To są ludzie pełni wiary. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź?
Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Faryzeusze, uczeni w prawie, się nawracają. Widzą coś niesłychanego i zaczynają wierzyć. Wszystko zaczęło się od jakichś mężczyzn, od jakichś ludzi, którzy nie poddali się, którzy mieli wiarę. To oni sprowokowali tę sytuację. W kościele, we wspólnocie, w parafii. Wystarczy jeden człowiek, kilku ludzi, żeby obudzić wiarę w innych ludziach. Ale jeden człowiek może też zniszczyć wiarę w tysiącach ludzi. Jeden człowiek może zamknąć kościół, zamknąć wspólnotę, zamknąć innych ludzi na Jezusa. Nie bądźmy takimi ludźmi. Bądźmy ludźmi, którzy są pełni wiary, pełni miłości. Pamiętajmy, że wszystko, co mówimy, ma znaczenie, że słowa mają znaczenie, że to, co myślimy, ma znaczenie. Napełnijmy się słowem, które pochodzi od Jezusa, bo to słowo, które pochodzi od Jezusa, zmieni nas, zmieni nasze nastawienie do życia i zmieni oblicze tej ziemi. Jak to ma się dokonać? Jak Duch Święty ma stąpić na dzisiejszych Polaków, na dzisiejszych Europejczyków? Jak to ma się dokonać? Bóg potrzebuje ludzi. Bóg potrzebuje ciebie, potrzebuje mnie, żeby inni zostali zarażeni wiarą. Nasza wiara nie może być wiarą emocjonalną, tylko to musi być decyzja, że idę pomimo przeszkód. Nikt mnie nie zatrzyma. Żaden ksiądz, żadna siostra zakonna, żaden kurialista, żaden biskup, żaden kościelny. Nikt mnie nie zatrzyma. Ja nie mam być taką osobą, która kogoś zatrzymuje, która jest dla kimś zgorszeniem, dla kogoś zgorszeniem. Jezus ma moc także dzisiaj uzdrowić twoją duszę, twoje ciało, tylko się nie daj zwątpieniu. Nie daj się złamać. Niech nikt nie stanie na twojej drodze, mówiąc: to się nie uda. Tego się nie da zrobić. Możesz usłyszeć takie rzeczy w kościele, takich ludzi w kościele. I co? Wyjdziesz z mszy świętej, bo jakiś ksiądz się nie przygotował do kazania? Ile razy tak było, nie? Że aż nas podnosi, żeby wyjść z mszy, bo jakiś ksiądz się nie przygotował do mszy. A może my też powinniśmy się przygotować do mszy, do kazania? Może my wcześniej też powinniśmy sobie przejrzeć te wszystkie czytania i posłuchać jakiegoś dobrego kazania, albo samemu ułożyć jakieś kazanie i sobie wygłosić je, albo wygłosić rodzinie i na przykład pójść do tego księdza i powiedzieć mu: proszę księdza, w tym i w tym momencie ksiądz powiedział tak i tak. Dlaczego ksiądz tak powiedział? Czy nie można było tak zrobić i tak? Została wywołana wielka dyskusja w domu Piotra. Tam naprawdę było dużo emocji. Faryzeusze i uczeni w piśmie zaczęli Jezusa przezywać i uznawać za bluźniercę w swoich myślach. Jezus nie uciekł od takiej trudnej dyskusji. My często uciekamy i odchodzimy i no i później widzimy, co się dzieje. Te nasze kościoły, nasze wspólnoty są takie słabiutkie, bo nie ma u nas komunikacji, bo nie potrafimy tego robić, bo nie ma w nas wiary. A wiara rodzi się właśnie z takich doświadczeń, z takich wydarzeń. Może masz takie wydarzenia, albo masz, może nawet książkę napisać o takich wydarzeniach, co cię spotkało w kościele. Czy to złamało twoją wiarę? Czy umocniło? Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.